Witamy, witamy Państwa. Dzisiaj jest to 16 czerwca 2014. No i tutaj Państwo zobaczą, jak to było. Pierwsze, no to po prostu widzimy, że stoją świadkowie, oni przyjeżdżają codziennie z Anglo-Ameryki Białystok, a tutaj dzisiaj też 16, proszę Państwa, czerwca 2014, pokazywałyśmy, jak odjeżdżają na Podlasie. Także proszę Państwa, no, skąd się biorą tacy prawosławni, dobrzy ludzie, którzy za darmo stoją i głoszą, którym przecież za to nie płacą, oni mają pracę swoje, albo mają bogatych mężów, rodziny bogate, no już nie mówię, to już nie ma co tutaj tłumaczyć, wiadomo. Skąd jest taka ochota, żeby tak się głosić, proszę Państwa, bo przecież Świadkowie Jehowy to i chodzą od drzwi do drzwi, szerzy mówić. Proszę Państwa, no Świadkowie Jehowy się do mnie nie przychrzanią, święci, prawi, prawosławni, że ja tu jakieś pieśni śpiewam, no bo przecież się nie sądzą, prawda? Nie mszczą się, nie są źli, nie są lewi, jakby to lewosławny ten kościół katolicki. Proszę Państwa, to kościół jest na kościele. Chociaż to ten pałac, co Państwo widzą, kultury Stalina i Lenina, to ani kościół, ani oczywiście cerkiew. No i tak mówimy dzisiaj, proszę Państwa, o sytuacji w Warszawie, tutaj na Mazowszu nad Wisłą, o tych cygano, Żyda, dziado, gada. No tutaj taryfy stoją, taryfy. Mogą być na nas też obrażeni, oburzeni, że my tu może jakiś numer ktoś swój zobaczy w internecie, no i co, przecież jeden to numer jest na świecie. No i podczas gdy każdy z nich głupoty plecie z tych taksiarzy, no bo stoją pedy kopcą przy wejściach, a to tu, a to nawet na lotnisku, ble, 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 tere, lemele, kukuryku, lewardo. Zapraszamy na złote tarasy, Państwo widzą napis złote tarasy. Także buziaczki przesyłamy, proszę Państwa, i zaraz opowiemy, jak działają cyganie katolicy tutaj w katolickiej stołecznej Warszawie, bo cygano Rumunii. Jak oni mogą działać? Dobrze, żegnamy, spokojnie, no, są zdrowy i odpoczy, myślę, że wkrótce będzie już wolę wstawać. Proszę Państwa, no, my jako ci święci, my jako taki, rzeczy. Cytujemy literaturę polską chętnie, czyli Mikołaja Reja, bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na wasze popatolickie rozwięta. Proszę Państwa. Natomiast, no, cyganie katolicy to oni nie chcą czytać, proszę Państwa, czy Mikołaja Reja, czy Biblii w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że teraz te festiwale Orange i one wywłukują Biblię ze swoich pomysłów i myśli i nie chcą. Jak działają, proszę Państwa, cyganie katolicy? Oni by tak chcieli skorzystać coś od ciebie, czy czasem Rumunocyganie poproszą od ciebie, żebyś im coś dał, no ale ty, żebyś coś miał, to musiałbyś czasem się poprawić też na wysokości zadania. I czasem byś coś mogło wyliznąć jakiejś bogatej dziwie, jako proszę Państwa, ten wasz polski z kolei tutaj bohater, proszę Państwa, Janosik. Prawda? I dostać. No to cyganie katolicy chętnie biorą, no, takie rzeczy. A ja mówiłam to, jeżeli gdybyście wy byli świadkami Jehowy, czy mormonami, czy świętymi, gdy nie ostatnich, czy badaczami, czy ewangelikami, to byście nie brali od tych, którzy coś podwędzają, niczym Janosik. No po prostu ci z czwartej półki, święci, świadkowie, nie klaszą, nie chrumczą, nie przeszkadzają, nie podwędzają, rozdają. To obserwujmy tu z ulicy, ale jerozolimskie, no bo to wiadomo, że jerozolimskie, no to wiadomo, że w Anglo-Ameryce Białystok takiej ulicy nie będzie, nie może być tam. No, także tak cygano, że to działa różnie. A dzisiaj mamy, proszę Państwa, normalnie, dzisiaj mamy 16 czerwca 2014 roku, no i ta rotunda zakryta prawie całkowicie przez tramwaj stołecznego miasta Warszawy. Ja wiem, że wam o papieżowej w ten czas. Ja wiem, że wam o ten tramwaj chodzi, który czasem nie chodzi, bo
przedwczoraj jakoś tak, no nie wiem, tylko po prostu nic nie trzeba było, jeździło i mówiło auto, że tramwaje dzisiaj nie jeżdżą. Także proszę Państwa, no nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, nie jesteśmy u prawosławnych, za którymś tam razem, setnym razem, tysiącym razem nie jesteśmy. Jesteśmy w Warszawie u katolików, a mówią, że Warszawa to jest jako ten drugi Rzym, tu wierzą w papieża, tu wierzą w Matkę Boską Ostrobramską i naprawdę południe jest ulica Ostrobramska. A w Anglo-Ameryce Białystok ja nie znam ulicy Ostrobramskiej, także proszę Państwa, tutaj była wczoraj parada gejów, na te wozy trzeba było się załapać Wam, no. Cyganie katolicy to wszelkie zmiany i gender przyjmują, no. Przecież mają poza tym, oprócz gender, jeszcze i pedofilię w kościele, takie problemy. Także proszę Państwa, centrum Warszawy katolickiej, kaślący. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Także już ten temat chłopaków dzisiaj wyjaśniliśmy, że tu nie ma chłopaków prawosławnych, a tylko są katolicy, czyli papiescy ministranci Jego Mości. No bo oni te tytuły Jego Mości, te tytuły upiochytrzy są najmądrzejsi. Tak. No pozdrawiamy Państwa w kaszlącej Warszawie. Tutaj proszę Państwa mydło i powidło, tu bazary mieszczą się w tej mazi 3-milionowej Rzeszy Katolickiej. Proszę Państwa, na 95% katolickiej, bo przecież proszę Państwa, niech się zakaszlą, niech te modlitwy tego Boga Jahwe zachukają, przecież i tak tego Jahwe nie wysłuchuje. Choćbyście pomnożyli Wasze modlitwy, to nie wysłucham Was, bo na Waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyście, że przecież wojny są pierwsze światowe, wojny największe w dziejach w rodzie chrześcijaństwa katolickiego. Papież Pius XII błogosławił Mussoliniego, błogosławił Hitlera i to każdy przecież wie. Tylko, że im się to strasznie nie podoba i chcą odkręcać, no to patrzeć się w kligu, a widzieć figu, no to jedziesz. Oszukują samych siebie, także oni w ogóle podcinają gałąź. Wystarczy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej tutaj w Warszawie Częstochowskiej, na której siedzą. Proszę Państwa, no i po prostu źle mówią, bo mówią matematyka, fizyka, polityka. Jako cygano, żeby dziadowali katolicki kaszląt. Także już jak kaszlą, to już wiadomo, że w cerkwi ni razu nie był. Już jak kaszlą, to wiadomo, że Biblii w ręku nie miał. Już jak kaszlą, to wiadomo, że źli, że pazerni, że chcieli, że podli. Już jak kaszlą, no to wiadomo, że Pisma Świętego nie czytali, Pisma Świętego nie znają praw Boże, tylko pogańskie. No mówią, że Warszawa to jest drugi Rzym, a Rzym to jest pogański. Roma. Dlatego oni strasznie kochają tę Romę, tego papieża, Roma, Rzym, no, cygano, Żydów, dziadogady. Czyli, że oni podkradają, proszę Państwa, poprzez kogoś, a okradają na wnuczka. Tak, bo tutaj mówią, że to są babcie, że to są wnuczki, a to wszystko nieprawda. Bo tu ani babcia, ani dziadka nie ma, no bo wiadomo, krótko żyjeś, krótki twój żywot. Wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej Ostrobramskiej, palma edukacyjna w katolickiej Polsce, a gdzie nie ma przecież tutaj ani Egiptu, ani Faraona, a Marcinek Paszkę tu nie mieszka. Proszę Państwa, to jest bank katolickiej Warszawy. Z MP, tu żebraczka kursuje, taka grupa. Możemy nawet ją w danym momencie spotkać. Ona chodzi Nowym Światem, ona chodzi krakowskim, przedmieściem zapraszamy. I tu jest foksal, my na foksal się nie wybieramy. Niech Mareczek do tej galerii idzie sobie sam, do tej rudej. Anka, wiem, ruda Anka, po co mi ruda Anka, obca, po co mi ruda obca Anka, po co mi w ogóle obca Anka bresząc, po co mi w ogóle obca Anka kaszląc. Uniwersytet, wysiadamy przy Uniwersytecie Szarym.
No i już, proszę Państwa, żeśmy wyszli z tego takiego co daleko ciężny, dalekobieżny 518, Państwo zobaczą, Emilii Flatter i Nowodwory. Także witamy, otwieramy. Także, proszę Państwa, babki, dziewczynki nasze, babki. Takie mogą być babki, dziadki. Tak, tak. Zresztą, jak kiedyś, proszę Państwa, u nas Mormoni tu bywali z USA, z Anglii, Ameryki Białostok, to nawet oni tak za tych dziadków lubili robić, za tych dziadków, proszę Państwa. Natomiast no dziadule polskie, katolickie, no to podłe, pazerne, gdzie tam. Oni by ci też nie usłużyli, to po prostu są takie systemy, proszę Państwa, że nic 5, nic 8. Cała Staszica i ten krzyż katolicki, rzymsko-łaciński, tak jak mówię, Rzymo-Łacina, katolicka Polska. Państwo zobaczą, tutaj mamy Uniwersytet Warszawski, mamy tutaj szare burę i te pozłacane, to mało tego, bo tu nie jest prawosławie, tu nie jest Białystok, tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Uniwersytet Podlaski mieści się w domu partii, proszę Państwa, w byłym domu partii, który już nie jest domem partii. Natomiast tutaj w Warszawie to partia musi być i dzisiaj też jak tam byliśmy przy tej palmie na rondzie de Gaulle, to tam właśnie jest, proszę Państwa, Uniwersytet Warszawski. Mogłyśmy tam nawet go zahaczyć w naszym radiu, bo zresztą mówimy, prawda? Talk FM Extra 16, proszę Państwa, zobaczą staruszki. No, staruszki, ostatki warszawskie, nakręcane, proszę Państwa, na wideo. Proszę bardzo, święto wielcy, witamy dziadków, ledwie żyjących, proszę Państwa, no to wiadomo, proszę Państwa, co my w Radiu Tok FM Extra możemy powiedzieć, że nas to nie interesują te takie dziadule katolickie, tylko nas interesują, proszę Państwa, dziadki. No i właśnie tam, jak ci Mormoni z USA przyjeżdżali, proszę Państwa, no to mamy tutaj. Ci Mormoni, to oni zawsze się powoływali na tych dziadków, że oni tymi dziadkami byli. No, nawet te czapki takie te mikołajowe zakładali, tak usługiwali, dobrze, dawali, rozdawali. A to Państwo zobaczą, mamy Uniwersytet Warszawski i jest kamera, podawane jest dokładnie i wobec. Także Państwo zobaczą, no jesteśmy tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce. Radio Tok FM Extra, Radio Tok FM Extra. To znaczy, proszę Państwa, zanim jeszcze tutaj dojdziemy do galerii Kordegarda na Krakowskim 1517. Jeszcze zobaczymy tutaj, co tutaj się dzieje, proszę Państwa, choćby na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego Szarego. No bo dzisiaj też szare te strefy, masy oglądamy, szara zakonnica dzisiaj była u nas, 16 też pokazywana w naszym programie Radia Tok FM Extra w Wiesiolandii. Proszę Państwa, i szare strefy dzisiaj też pokazujemy, oglądamy szare strefy. No bo wiecie Państwo, co tam człowiek po tym uniwersytecie? Nic życia wiecznego nie zdobędzie, uznania u Stwórcy nie zdobędzie, bo jeszcze taki uniwersytet to może człowiekowi w głowie przewrócić. A przecież nawet Salomon pisał, że czytaniu ksiąg nie ma końca. I Salomon powiedział, że wielcy tego świata są jako bezbożnicy. No jako ludzie, którzy po prostu u Pana Boga no nie mają, proszę Państwa, takiego uznania. Także proszę Państwa, no cóż, słońce w nas, a my tutaj razem w kierunku tej, nawet Państwo zobaczą, o, taki dziadek już na wymarciu, ale jeszcze biegnie, proszę Państwa, i witamy serdecznie, zapraszamy Państwa serdecznie do reklamy. Zawsze trzeba z szacunkiem, nawet we wioskach indiańskich zawsze tak było, co my tutaj mówimy, proszę Państwa, w Radiu Tok FM Extra, co było we wioskach indiańskich, że człowiek im starszy, tym więcej ma znaczenia, ważniejszy jest autorytetu, cała wioska go słucha, a tutaj w Polsce to te dziadule katolickie, to one są takie beznadziejne, te dziadule katolickie z całego miasta Warszawy, że już tak mówią, że stary to głupi, no tak, no bo po prostu się spycha, rozumiecie Państwo, jak żebracy działają, żebracy im więcej ich do wodopoju, to tym gorzej się spycha, a to nie o to chodzi, żeby spychać, proszę Państwa, tylko o to chodzi,
chodzi, żeby reklamować, żeby działać i żeby po prostu, jeśli jeszcze siły jakieś są, jakiekolwiek są siły, żeby jeszcze działać, żeby być na topie, żeby żyć, żeby być i nie umierać, a po prostu wiadomo, że taki człowiek też potrafi sporo zjeść. No to więc żebracy są bardzo wściekli na to, że ktoś im coś ze stołu może ściągnąć, prawda? No. Tutaj, proszę Państwa, jest cała ta biblioteka. Chodźmy zobaczyć, bo tam może być jakaś wystawa nawet ciekawa. No aż mnie to zainteresowało w sensie takim, że... No, te książki. Bardzo ładne. To są tylko, żeby to było Pismo Święte, żeby to była Biblia, żeby to było coś, a nie takie... No, także tu jest kongres za kongresem, bo to widzicie Państwo, Unia Europejska finansuje, Unia Europejska funduje, także... Nie wiem, albo jakiś inny grunt. No, jakieś konferencje i wykładowcy. No, także Państwo zobaczą, no. Uczestników konferencji i wykładowców. No, a to nic nie ma. Gołe stoły. Jak zwykle bieda katolicka w katolickiej Polsce. Na Mazowszu. Nad Wisłą. No. Także... No, uczestnicy konferencji. I już może być. Także ze słońcem, proszę Państwa, jesteśmy, idziemy ze słońcem i bardzo nam tu dobrze, proszę Państwa, z tym. Także dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego, witamy, pozdrawiamy Państwa, podziwiamy i już szybciutko, bo już wernisaż za 15 minut, także zapraszamy Państwa serdecznie na wernisaż, no i te buziaczki i przesyłamy, bądź zdrowy, jak korowy. Jeszcze tutaj tę zabudowę podgląda. Czyli Państwo zobaczą, mamy jeszcze ciąg dalszy i teraz i kobiety mamy, i dziadków felków, i oni siebie nie filmują, bo też jak za granicę się jedzie, to trzeba mieć, proszę Państwa, sporo tego, tak jeszcze, o tak, to zobaczą, tak. Czyli jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa. W katolickiej Polsce, a i szybciutko, proszę Państwa, do Kordegardy, bo nie mamy czasu na takie te głupoty, proszę Państwa, żeby to oglądać. No, czytaniu ksiąg nie ma końca, a poza tym te książki to też potrafią ogłupić. No bo wiecie co Państwo, pogańskie książki. To i to tylko katolicy będą, proszę Państwa, usprawiedliwiać te książki. Tylko katolicy. Państwo zobaczą do Świadków Jehowy. Ja znam na przykład tu Świadków Jehowy Jolę Mąkowskę. To więc, proszę Państwa, Jola Mąkosa, po co ona to prawo studiowała? Właściwie to ona sama nie wie po co. Ona studiowała prawo, ale przecież ona jako prawniczka nie pracowała, jako sędzina też nie będzie pracowała. Także te cyganki katolickie, to one nie mogą tego pojąć. Dlaczego taka jechówka Jola Mąkosa zrezygnowała z tego wszystkiego i sprzedawała li tylko kosmetyki firmie Oriflame, no bo przecież musiała jakoś tak przeżyć, musiała jakoś tak żyć. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie, no i że te buziaczki serdecznie Państwu przesyłamy, buziaczki, Uniwersytet Warszawski, szary i że wszystko na szaro, proszę Państwa, i że wszystko jest na szaro tutaj w grechodubskiej katolickiej Polsce, a witamy przy FIBA. Także proszę Państwa, oto krakowskie przedmieście, dalszy ciąg i dojdziemy zaraz do Kordegardy, proszę Państwa. Bardzo wielu staruszków spotkałyśmy tutaj na terenie uniwersytetu, czy przed uniwersytetem, jeszcze wcześniej nawet jak szli. I takie to wszystko, proszę Państwa, musi być docenione, że to wszystko musi być takie istotne i ważne. No. Żeby po prostu dla pouczenia, no w końcu nasz program jest edukacyjny, od nas tu się można dużo nauczyć. Ja zresztą jak u Świadków Jehowy to prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Także proszę Państwa, no te katoliczki to się tak uczą na tych uniwersytetach, a później jeżdżą, ludzi wożą, proszę Państwa, jako służący. No to przecież, no ja wiem, że też można na tym zarobić.
ale no nie mają pracy, proszę Państwa, nie mają zatrudnienia i nikt ich nie docenia. W sensie takim, że po prostu no szukają. Także ta Ira warszawska, ten Ireczek, no to on mówi, ja to wcale pracy nie szukam. Ja mówię, słuchaj, no bo po prostu jeżeli pokończyli nie wiadomo ile tych studiów, no to chcą dostać dotacje od Unii Europejskiej, to teraz okazało się, że ta Unia Europejska też nie leniła, żeby te dotacje dawała, że po prostu ci Żydzi tam z OKF-em ponabierali z czeskie 80 lat te dotacje, że szybko im więcej tych studiów, tym lepiej. Tutaj jest Pałac Tyszkiewiczów, proszę Państwa, też zapraszamy w naszym radiu, to KFM Ekstra, mamy Pałac Tyszkiewiczów. No i że buziaczki przesyłamy, wszystkiego najlepszego Wam życzymy i proszę jeść kaczki, proszę Państwa. No mamy tutaj, co my to mamy, dziaduli, katolicki, wszelki. Natomiast najlepsi to są takie te dziadkowie, ale już naprawdę, no... Resztki na wykończeniu, także trzeba to docenić, umieć i pokazać, że jeszcze są. Także proszę Państwa, no teraz w ogóle człowiek 40-50 lat żyje tutaj w Katowicach, w Polsce. Tutaj jest nerwówka, tutaj jest stres. Oni tutaj się wyniszczają, oni się tutaj wykańczają. Także proszę Państwa, no mamy tutaj ten cały mamy ten kościół, Państwo zobaczą. No katolicki nie jeden. W Polsce katolickiej, a narzut beretem, jak mówimy, że Rzyma łacina. Cerkwi Państwo tu nie zobaczycie, sali królestwa też Państwo nie zobaczycie, ani kościoła ewangelickiego Państwo tutaj też raczej nie zobaczycie, bo to krakowskie przedmieście, to stara jest, proszę Państwa, ulica warszawska, z całego miasta Warszawy, nie tej wiochy, proszę Państwa, 3 milionowej. Także proszę Państwa, tu jedzie fura i ona też rozwozi. Zapraszamy też do fury zapraszamy, czyli do dorożki. Dorożka. Także buziaczki, proszę jeść kaczki. Proszę Państwa, no tutaj mamy hotel Bristol, to Margaret Thatcher, złodziejka mleka mieszkała, tam mamy hotel też, proszę Państwa, europejski. Tam albo tu, jak tutaj, a nie tam, bo tam dalej zawsze się szło, proszę Państwa, na te wernisaże, na te bankiety, zawsze żeśmy chodzili tam dalej. Chodziliśmy do hotelu europejskiego na bankiety, na wernisaże i Marcinkiewicz był ci wszyscy. Och, jak fajnie, proszę. No teraz ta Warszawa zdziadziała, taka mówię, że bieda papieska, proszę Państwa. I ludzie przyjechali z Anglii, Ameryki, Białystok, zewsząd, od prawosławia, od dobroci wszelkich i złotych zębów też, żeby tu podziwiać katolicką Polskę. A co oni tu wymyślą, ci katolicy, żeby ta Warszawa była atrakcyjna, bo przecież Warszawa nie jest atrakcyjna, Warszawa jest szara, jak Państwo mówią, jest szara. To były dziury, były góry, proszę Państwa. No teraz troszeczkę się tu zmienia. A little. I teraz proszę Państwa, cały czas słońce w nas. No, także pozdrawiamy. No i że te buziaczki przesyłamy. Tutaj to już mamy tę wystawę pozostałą, ale to może być już nowa. Tak, bo to było o Białorusinach. Pieśni Wam zaśpiewamy. Białystok nie chata. Także proszę Państwa, no tutaj wszędzie chata. No i ta fura jest w katolickiej Polsce, w Warszawie na Magdalenie. Chata, kwiat i fura jest w katolickiej Polsce. Witamy Państwa. Do dorożki zapraszamy, proszę Państwa, na furę. Zapraszamy na furę. Do fury. Tak, fura. Fura! Nawet tam u Kapucynów na Miodowej, daleko tam w lewo, jak mówili, że tam jest, proszę Państwa, jakaś furta. To ja nawet nie wiedziałam, co to jest ta furta, to tam chleb wyżebrują, dają chleby. No, także proszę Państwa, fura, Warszawa, fura. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie z katolickiej Polski. Fura, tu jeździ fura. No, także już mamy Kordegardę, Państwo zobaczą Kordegardę. To co tutaj w tej bieli tam na środku, po lewej, tak, to jest właśnie ta Kordegarda, a po prawej jest oczywiście, że ten pałac prezydencki, to Państwo też już powinniście wiedzieć. Może tutaj najpierw podejdźmy pod tę Kordegardę, proszę Państwa, że żeby było
No wiadomo, że my jesteśmy tajemniczeni, że my wiemy o tym wernisażu i że my chcemy, co najważniejsze, zobaczyć dzieło sztuki. Także proszę Państwa, pozdrawiamy wszystkich cyganów, że do dziadogadów, wszystkich, którzy nas nie mają pojęcia, jak ładnie mówić po polsku, to od nas tutaj Państwo się też mogą nauczyć. Dokładnie, jak pięknie mówić po polsku, buziaczki. No i rzeczywiście, proszę, proszę, jeść kaczki. Państwo zobaczą, już mamy ten prezydencki cały ten pałac, proszę Państwa. No nie wiem, czy Polski jeszcze jest, to on ucieknie, czy jak? No, teraz proszę Państwa się sądzą i teraz ta Unia Europejska to chce chwycić. A może nawet nie tyle Unia Europejska, ile ten Kaczyński. Ten wściekły lata, no bo to on się będzie sądził ze wszystkimi. No świadkowie Jehowy nie będą tu nikogo sądzić. Świadkowie Jehowy w ogóle nawet nie są jacyś tacy mściwi. Są do dogadania. Świadkowie Jehowy są do dogadania. Także proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie. Proszę bardzo, proszę Państwa, zaraz będziemy jeszcze ciut surroundings, Kordegardas surroundings. I am interesting in Kordegardas surroundings. So welcome, welcome. No i tutaj Ministerstwo Kultury, tylko żeby ona była, ta kultura w Warszawie, żeby była. Także jesteśmy, proszę Państwa, Pałac Prezydencki. Kordegarda. Tak, kaszlą. Wyznawcy papieża potrafią jeszcze raz. No. Muzyka tak tam. Radio. Radio. Pałac Radziwiłłów, proszę Państwa, przed nami boczne skrzydło Pałacu Radziwiłłów. Dziś siedzimy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pałac ten był miejscem pierwszego publicznego występu Fryderyka Chopina 24 lutego 1818 roku. Także Pałac Radziwiłłów, proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Extra, proszę przeżywać. Pałac Radziwiłłów, proszę Państwa. Tak. 24 lutego 1818 roku jako 8-letnie cudowne dziecko grał tu na cel charytatywny koncert e-moll czeskiego kompozytora Wojciecha Jurowica, ubrany w aksamitne ubranko z białym haftowym kołnierzykiem. Chwalił się matce po koncercie. Wszyscy podziwiali mój piękny kołnierzyk. No to przynajmniej jakiś skromny, bo proszę Państwa, jest to mogłoby być inaczej. Także proszę Państwa, jesteśmy tu. I wciąż na krakowskim przedmieściu jesteśmy. Proszę Państwa, już zaraz będzie godzina 18, już zaraz będzie wernisaż, proszę Państwa, w Kordegardzie, ale my jeszcze to surroundings oglądamy, to wytrwałe surroundings w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Oczywiście kościoły katolickie, narzut beretem, proszę Państwa, i wszystkiego, czego oczywiście dusza zapragnie. Także już witamy, proszę Państwa, na wernisażu, już witamy. Breżniew idzie, Państwa zobaczę, już Breżniew idzie. To jest tłusty, gruby i on po prostu też głupio chytry, najmądrzejszy, Państwa zobaczę. O, idzie Breżniew, no bo on zawsze wie, że tu jest wernisaż, gdzieś w Kordegardzie. Także proszę Państwa, no jak żeby to Breżniew miał nie wiedzieć, że jest
wernisaż z Portugalii. Także pozdrawiamy. O, już koneser stoi, Państwo zobaczą. Już stoi koneser. No. Także. O, także Państwo zobaczą. No. Ale jakie ładne te dziadki. Jest konferencja tutaj w tej bibliotece, proszę Ciebie. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj na wernisażu w Kortegardzie, w katolickiej Polsce. A już się zaczyna. O Jezus, aż mnie tak skrzywiło w nodze. No. Horyzonty mistrzów. Zobacz. No. To się będzie gapiła. T-Mobile, nowe horyzonty. No może ten T-Mobile nas rozweseli, bo... T-Mobile, Państwo zobaczą w radiu. Tok FM Extra, tak? T-Mobile. No.